Co? Kurde. Paliwa starczy na 5 dni tylko. Przerwa działania morskie. Kurwa. Nie zdążę. Jakich kurwa zaznaczyć, a tu wracać do bazy? Ty dobra, też. Dobra, ja ze dwu. Uff. Butan kapituluje. Myk. Butan zawsze był, należał do Sin. Kamil poszedł ze dwu, a tu takie wydarzenie go ominęło. Jak tam idzie? Jakoś idzie, kurwa. Na południu się przybijam. Mandżuko jeszcze istnieje. Czy istnieje? Ledwo, no ale jeszcze się trzyma. O, no, nowy model broni wskoczył. O nie. O, w dup. Ty, bo w tym Sin nie miałem w ogóle lotniska, nie? No. A aktualnie, a w Butanie jest lotnisko. Lotnisko tam mieli. Bardziej zaawansowani technologicznie. O. Halo, halo? No. O. No, jestem, jestem. O kurde! O, dostajemy tam po dupie. Ej, no co jest, kurde? Pocieszenie mogę powiedzieć, że na dole tam coraz bardziej się rozprzestrzeniam. Mm. Ogólnie nie mam paliwa. Mm. Te szablony dywizji musiałbyś zmienić na właśnie coś rozsądnego chyba. Kurde, te cisną nas. Teraz już wiem, że wojska mobilne to zło. Na piechota i artyleria i do przodu i doktryna przewagi ogniowej. Ja wiem, czy nie zauważyłeś, Kamil, że Sin powiększyło swoją ziemię. No, tak. Nie widzę, szczerze mówiąc. No to na... czy... A, to małe gówno tam. Ja pierniczę. Butan. O, małe gówno ma lotnisko. A, lotnisko. Propan Butan. No. Propan Butan będziesz produkował. Kurde, cisną tutaj. A może by ich tak odciąć? O, Polska. No, zaczyna się. Mi się muzyka odpaliła. Wszystko by się udało, gdyby nie te ściskie komunisty i ich głupi kundę. Co już zjemy? Bank. Pakt o nieagresji z krajem ZSRR. Siam dołączył do wojny. O. Czy mają jak przemieścić tam wojska? Nie. Nie. Chyba, że jakieś morskie coś by... Ale też chyba nie mają. A nie, dobra, coś się tam rusza jednostki. Tak. Wysyła ich do portu. Tak szybko. Nie, ten Mejang się poddał cały. Tak, właśnie to jest mój problem teraz. O kurwa. Ja, masakra. Dobrze, że mnie Niemcy nie przyjęli w swoją wojnę. Nie wysłali mi zaproszenia do osi. Jest! Siam to mnie wbił od południa. To bajeczka nie trzyma się kupy. Ty i dalej płyną. Oni płyną tam do nas. Ten Siam. No. Oby do mnie. Ty wbił ich ten Siam do ciebie. No comment. I napierdalają się bardzo ładnie. Jezu, przyjmijcie ich wreszcie. O, Luksemburg atakuje Rzesza. Diego atakował niedawno Luksemburg. Długo nie pożyli. O, to za faszysty mi tutaj. To tym, czym ty mi. Pako nieagresji ZSRR. O kuźba. Twoje dywizje, cała twoja armia idzie w dupę. Ja. Nie. Okrążeni są. I nie ma portu. Będą się bronić dzielnie. Chyba, że szybko zbudujesz, ale no nie zdążysz. To oni padną. O w dupę. Przegraliśmy tą kampanię. Powiedz. Chyba ty. Przez to, że zajęli potężną klikę na początku. Zjebałeś hejter. No. No czekaj, jeszcze jest szansa, bo zmieniłem szablon dywizji na mniej kosztowny. Bo ja zrobiłem taki szablon, jak kurde w Europie bym by zrobił. Ciężko z zaopatrzeniem tutaj strasznie. Nie, rozjebali mi armię. No, okrążyli do niższego. Oj. A ci czemu nie płyną, kurwa? Zasoby ludzkie brakuje? Co? No, kurwa. Nie mam paliwa, żeby wysłać jednostki przez morze. Znaczy, tak to rozumiem. Paliwem możesz handlować, że jak będziesz w handel i ropę musisz kupić, nie?
kup i od, nie wiem, ZSRR. Na przykład. I tam nawet jest potrzeba na dole napisane, że ile teraz potrzeba C i ile max. To mam, tylko że nie wiem. Na ropę klikasz na ZSRR i wtedy sobie zwiększasz ile chcesz. A to nie ropa, tylko paliwo potrzebuje. Tak, ale to ropa to jest jednoznaczne, równoznaczne. To jak kupisz ropę, to jest od razu na paliwo się przekłada. No bo na ropę wszystko jest. To, a ich? To chociaż trochę kup, nie że full. No dobra, dało coś faktycznie. O. To jest kosztowne, bo fabryki na to idą, one. Ale i tak, kurwa, moje okręty palą więcej niż w sensie. No to na pewno, tak. Może tylko trochę nie wysyłaj wszystkich, bo w sumie Chiny to nie mają floty. Chciałem tylko wysłać. No. No i nie przyjęli tego, przecież kurwa wygrywali to. Ja pierdolę, co za lamusy. No ja tu się sam muszę. Oj, Mandżuko za chwilę padnie. Nie, 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 właśnie wszystko odbudowuję teraz. Potęgę Mandżuko. Mandżukuo. Oni mają rozciągnięte linie zaopatrzenia. Zaraz będzie po nich. Ty masz jeszcze coś tam, żołnierzy? No to... To była moja docelowa gwardia... To kijska, co nie? Trzeba było, kurwa, od razu wszystkie. Tej Afganistanu jeszcze nikt nigdy nie zdobył. Dobra, lecimy z nimi, a nie z tymi Chińczykami. Zaraz wrócą granice Mandżuka, takie jak były. O nie! Kiedy to się stało? Co? Bili mnie tam na dole. Tak, no już tam padali. Kurwa, na mnie tylko zrek spuściłem. No. Tutaj normalnie, normalnymi akcjami by musieli to zrobić, linią frontu. Kurwa, ci to się nieźle. Ale ta planetka w prawym górnym rogu się zniszczała. O. Komuna tybetyjska. O, ZSRR wypowiedziało wojnę Chinom też. Tylko na razie nie mają jak przyjść. Może Mongolia dołączy, to wtedy nam pomogą, ty ostro wtedy, nie? Ta Republika Ludowa też jeszcze. O, jeszcze Diega wezwali. Akurat jak sobie powiedział sobie wojnę w Afganistanie. Bo jeszcze Mongolia dołączyła. Afganistan dołączył to Chin. Ogólnie to mi się tylko przypomina mem. Kurwa, powinno wyjść inaczej. Mhm. Przecież wygrywaliśmy na początku. Ja wszystko zaczęło się pierdolić w chwili, gdy zabrakło mi paliwa. To tak jak Niemcom. No, dokładnie. Czasie wojny. To, że czasami jest tak, że przeciwnik ma jedną kompanię, ty wysyłasz na niego 10 kompanii, a i tak przegrywasz. No tak. Mimo, że on ma braki w zaopatrzeniu, jego ludzie są zmęczeni, to i tak przegrywasz. Tak, no, on się broni. No i też jest coś takiego tutaj jak szerokość, że... No, że pomimo tego, że masz taką przewagę, no to i tak w tym terenie się nie zmieścisz jakby, nie? Że i tak walczy mniejsza ilość. Ty, a Mongolia? No, dobra. Mongolia też dołączyła i ogólnie są w dupie. Sin też. Wszyscy atakują Chiny. Chiny padną. Jednostkę, która nazywa się Isamu. No, jeszcze Afganistan dołącza do wojny. A oni i tak się utrzymują. No przyjmij, no i nie przyjęli. No dawać, kurwa. To bo kurwa mnie to potrwa jeszcze 3 dni, wygrywamy. I totalnie. Po czym nagle kurwa przestajemy atakować. No chuj kurwa, przegraliśmy, mimo że wygrywaliśmy. Jest! Odbiliśmy. Pęk. A nie, jednak nie. Krócej niż 1 dzień. No kurwa, no jak to teraz 8 dni nagle? Co tu być? Parcie przyszło ich. Albo się zregenerowały jednostki. No, Chiny im się zdesantowały. Komunistyczne. I chuje to odbiły. Kurwa, nie to chciałem. Czołg produkuj. No kurde, czołgi chcesz produkować? Nie produkuję czołgi. Produkujesz? No przecież ja co chwilę przysyłam z partii czołgów na flot. Jak to nie wybrano celu narodowego? Kurwa mać. A to już dawno temu. Przez 30 dni tam się ładuje, że się nie traci, ale... Aha. Ten... No to ja chyba dłużej niż 30 dni. To co, gramy w Europie kimś? No ja tych islamistów chyba nie przejmę. A, Afganistan. No nie, no przez takie gówno małutkie. A nie, jest tu Sin.
islamistów. No nie, no mam 98 zwycięstwa, 99 i jak, i znika, i od nowa, i tak cały czas. No. Co się tobie w... No, wsparcie przysyłają. To co, gramy w ogóle... kimś w Europie? A tam przejąłem. Si. No. Afganistan. No chyba lepiej by było, nie? Bo tutaj górzyska, gówna, kluźba. Tak, tak, zdecydowanie, no. 5 lat walka już tam. Tak, to, no. W ogóle czas jest zatrzymał. No bo teraz zatrzymałem, bo... No bo co teraz? Wiadomo, Chiny padną, ale co dalej? No przecież nie będziemy ten... No, Mandżuko wypadł, bo tutaj przygotowałem. Tak, ja widzę, że ty w ogóle komucha ze mnie robisz cały czas. Ja teraz zobaczyłem. Tak. Faszystę zacząłem. No. Ale w Mandżuko mam postęp 128 na 200 i później już byłoby moje. No, ale... Przewrót? Ty rzeczywiście. Tak. Ja, no... Znaczy bym ich zdławił, ale to by troszkę odciągnęło moje siły. Pro. Najwyżej bym ci powiedział wojnę, no to Stalin by cię też zaatakował. No to już w ogóle, no ja bym padł, nie? I Stalin by nas wypchnął i Japonia by była, by się broniła, ale... Sin tu przejmuje tych islamistów, to tam na górze. No widzę, widzę. Sin. Zresztą. Jak ten Sin miał dwie dywizje, jak zaczynałem. Czy tam ogólnie ten... spadochroniarzy wysłałeś, czy jak to wyglądało? Nie, on pewnie z Rosji, nie, bo oni są teraz we frakcji. Tak, no. Poszedł razem z Rosją, no i że jego jednostki weszły pierwsze, to jest jako SIN na razie, ale to będzie konferencja pokojowa po wojnie, nie? I się okaże, czyje to będzie. To dobra, daje wielu graczy, hostuj, nazwa Frycek. Tylko zanim zaczniemy, ja bym tylko poszedł z psem na dole, to by się dobra. I wysrał. Tu możesz od razu iść teraz, no. To sobie już wszystko ustawmy, żeby wszystkim się poładowało i po prostu pauzę damy w grze. Dobra. To ja już zapraszam was. Bo muszę być online na Steamie. Poważne już taktyki obmyślicie, żeby nie przejebać jak tym razem, żeby on nie musiał karować. Klika tam, jak wtedy nie dała dupy. No. No. Teraz tak nie będzie. To było, bo nie jestem doświadczony w tych klikach. Aha. Ja pierdolę, mam już ponad 3 godziny materiału. No. Ogólnie nagrywam. No ja też. Sobie chociaż przeczytam. Wow, oni mają... Dobra. Początkowo mają mniejsze te cele narodowe, ale później mają kurwa niezły rozpierdol. No. A gdzie to tu jest? Uciąć łeb węża. Trockiego. W sumie to ciekawe. Czekam. O, ja mogę wybrać, czy chcę bliskie stosunki z Chinami, czy z Japonią. No. Gdzie jest cel narodowy, żeby robić obozy koncentracyjne? Ach, to samo Diego też gadał. No. Wielki myślał tak samo. Tak. Poprawna politycznie jest gra. No, ale koleje możesz budować, później ci się przyda. No, bardzo. Przeczytałem coś takiego jak Anschluss i mi się to tak skojarzyło, nie wiem czemu, ale I've Arbeit Macht, right? No. Tak, gdzie są obozy? Dobra, na początek gospodarka. Iście. Kurde, nie wiemy co to ciężarówki, ale wiemy co to pociągi chociaż. Kurwa, te Niemcy w sumie na początku też nie są jakoś tak dobrze rozwinięte. Tak, w sumie 36. Hitler to chodzi do władzy i dopiero tam... Jaka piechota, co to za syf? Artyleria. 22 fabryki na start, ładnie. Fabryko, kurwa, o nie, no, w porównaniu do Japonii to jest petarda. Patrz, ja chcę się bawić w marynarkę. Ole, drzewko wyrąbane, co to jest za Polski. Ty czym grasz? Polską, nie wiem, czym gracie. A Diego ZSRR. I ja Polską do nikogo się nie dołączam. Czyli rozbiory Polski, rozumiem. Zgadza się. Najwyżej jak przegram, to dołączę właśnie do innego państwa, tak sobie wymyśliłem, nie? Po prostu przejmę tam jakieś Francję czy coś. Albo coś innego. Mogę już puszczać czas? W sumie szkoda, że strasznie ograniczone są tutaj te badania odnośnie czołgów i w ogóle. Chyba, że to w dodatkach to dali. No tak, jest w dodatkach aż za bardzo, w dodatkach dlatego ja nie robię czołgu, bo tam sobie nawet jakie działo, jakie ten, jakie gąsienice i srali mu chyba będzie wiosna. Czołgi będzie robił na mnie.
O co ci te wojska tu koło mnie?